Cześć, witam Was bardzo serdecznie w serii pod tytułem Pytania do Mateusza. Na wstępie Wam dziękuję za te wszystkie dziesiątki, setki, a nawet tysiące pytań, które do nas macie. Te, które najczęściej się powtarzają, zbieramy sobie, a później decydujemy się Wam o nich opowiedzieć, bo skoro często o jakiś temat pytacie, to znaczy, że on jest wartościowy dla wielu ludzi. Mam nadzieję, że takim będzie również temat dzisiejszy, czyli to, w jaki sposób się motywować. Oto, moi drodzy, problem spędzający ludziom sen z powiek. W jaki sposób mieć ciągle energię do pracy, w jaki sposób być zainspirowany, w jaki sposób czasami zrobić tak, żeby się chciało tak bardzo, jak chce się nie chcieć. Poznajmy więc motywację i zrozummy, z czym ją się je. Żeby się zmotywować, trzeba najpierw wiedzieć, do czego. Tutaj powstaje wyzwanie numer jeden. Zdecydowana większość ludzi żyje w swoim życiu zupełnie reaktywnie i bezcelowo. Nie wiedzą, po co funkcjonują, nie wiedzą, po co się urodzili, nie wiedzą, jaką mają misję życiową, nie określili jej, a co za tym idzie, reagują tylko i wyłącznie na systematyczne wydarzenia, które w ich życiu się pojawiają. Na przykład, jeżeli się rozchorują, to wtedy przychodzi im do głowy, że należy pójść do lekarza. Gdyby profilaktycznie uprawiali sport i dbali o swoją dietę, to w ogóle tego lekarza nie musieliby pójść. Inni dla odmiany interesują się tym, w jaki sposób spłacić swoje rachunki, żeby nie być biednym, zamiast się zastanowić, w jaki sposób być bogatym. Inni nie chcieliby być chorzy i kasują symptomy choroby, nie zastanawiając się nad tym, co to znaczy być zdrowym. Dopóty ktoś nie wie, co osiągnąć chce, czyli nie określi swojego celu, dopóty nie będzie zmotywowany. Pierwszym więc zasadniczym krokiem do bycia zmotywowanym jest dokładne określenie celu, czyli odpowiedź na pytanie, co chcesz osiągnąć. Żeby miało to rację bytu, musisz to zrobić w sposób pozytywny. Nie mów, nie chcę być otyły, powiedz, chcę być szczupły. Twój mózg będzie w stanie za tym podążyć. Formułuj więc cele w sposób pozytywny. Drugą kwestią jest to, żeby te cele były wykonalne i mierzalne. Jeżeli ktoś powie, chce być szczęśliwy, to mózg nie wie, co ma zrobić. Jest to zbyt abstrakcyjny koncept. Stosuj test na przejażdżkę samochodem. Jeżeli nie jesteś w stanie swojego celu włożyć do samochodu, to znaczy, że on jest niewykonalny i abstrakcyjny. Na przykład jak ktoś powie, chce być bogaty, nie włoży tego do samochodu, bo nie wiadomo, co to znaczy. Jeżeli ktoś powie, chce zarobić 1 000 000 złotych, to jest to jak najbardziej wykonalne, dlatego że może to włożyć do samochodu, bo to jest w jakiś sposób konkretnie mierzalne osiągnięcie. Następną rzeczą jest to, żeby ten ktoś określił swoją motywację, gdy już ten cel ma, najlepiej jeszcze, żeby go zapisał i opowiedział o tym swoim znajomym, jest to, by przeszedł przez różne poziomy motywacji. Zaczynając od najbardziej prymitywnego, prostego, jesteśmy zmotywowani do potrzeb fizjologicznych. Wiadomo, że musimy spać, musimy jeść, musimy pić, mamy potrzebę oddychania i na ogół bardzo rzadko kiedy ktoś ma problemy z tym, żeby być zmotywowanym do jedzenia w chwili, gdy głód ma, więc ten poziom najmniej nas interesuje. Ale drugim poziomem jest rozwiązywanie problemów. Jest to poziom reaktywny, który jest związany z tym, iż ludzie w momencie, gdy przeżywają jakiegoś rodzaju kłopot, to chcą się go pozbyć. Jest to dosyć interesujące. Jeżeli ktoś nie ma wystarczająco dużego problemu do zrzucania swoich barków, to być może nic nie robi w życiu, bo jest mu zbyt łatwo. Jest to często występujący kłopot w chociażby rodzinach niezwykle bogatych, gdzie rodzą się dzieci, które od samego początku dostają wszystko od swoich rodziców. Wówczas nie mają one motywacji, bo po co mają coś robić, skoro i tak wszystko przyjdzie do nich na przysłowiowej tacy. Dlatego, gdy już masz jakiś cel, to musisz zadać sobie pytanie, jakiego rodzaju Twoje własne, autentyczne problemy ten cel rozwiąże. Jeżeli powiesz, chcę schudnąć, super, chwała Tobie, jednocześnie jakie masz problemy z otyłością. Jeżeli ktoś nie odczuje jakiegoś rodzaju cierpienia związanego z otyłością, bo na przykład nie może wejść po schodach na drugie piętro i musi korzystać z windy, albo zdrowie mu siada, albo nie czuje się atrakcyjnie i spada mu poczucie własnej wartości, to ten ktoś zmotywowany nie będzie. Więc podłącz swój cel, który opisałeś w pierwszym kroku, do tego, jakie konkretne problemy życiowe on w Twoim istnieniu rozwiązuje. Następną rzeczą i następnym poziomem po fizjologii i po rozwiązywaniu problemów jest poziom ambicji. Ambicja składa się z 2 czynników. Mieć coś, do czego się dąży, oraz być kimś, kim człowiek chce się stać. Zdefiniuj więc dokładnie na bazie swojego celu. Przypominam, ustaliliśmy, że chcesz schudnąć. Jeszcze lepiej będzie, jak określisz dokładnie ile, w jakim czasie, kiedy dokładnie to nastąpi, kim się dzięki temu staniesz i co będziesz miał. Powiedz sobie na przykład, w momencie, gdy schudnę, to stanę się akceptującą siebie, wysportowaną, atrakcyjną osobą. Coś takiego jest przejściem z jednej osobowości na drugą, a ponieważ ambicja zawsze dotyczy pożądania określonego celu i stanu docelowego, dlatego jest konstruktywnym sposobem myślenia, bo tworzy nam jedyną rzecz, którą zmieniać możemy, czyli przyszłość. Zadaj sobie również pytanie, co dzięki temu, że schudniesz, będziesz miał, a wtedy zaczniesz myśleć w kategoriach korzyści. Korzyść jest oczywiście motywacyjna i zapełnia nam nasze ambicjonalne potrzeby. Jak już masz fizjologię, masz rozwiązywanie problemów, jak już masz ambicje, to kolejną rzeczą są uczucia wyższe, czyli te wszystkie rzeczy, które mamy za darmo, nic nas nie kosztują, są od razu dostępne i powodują pojawienie się jakości życia. To nie są rzeczy związane z sukcesem, ale rzeczy związane ze szczęściem. Uwaga, wymieniam. Kreatywność, pasja, spontaniczność, radość, szczęście szeroko pojęte, miłość. To są wszystko te energie, które są energiami wyższego rzędu. W gruncie rzeczy każdemu z nas chodzi o to, żeby je odczuwać, ale nie każdy z nas ma wystarczająco dojrzałą osobowość, żeby sobie z nią radzić. Przykładowo, gdy ludzie zaczynają odczuwać miłość, to mają zbyt słabe ego, żeby nią zarządzać i albo psują związki, albo po rozstaniu nie radzą sobie, nawet doprowadzając do sytuacji, gdy popełniają samobójstwa. Do tego trzeba więc dorobić jeszcze odpowiednie ego, czyli osobowość, która sobie z tymi rzeczami jest w stanie poradzić, po to, żeby mogła kanalizować te uczucia wyższe. Jeżeli chcesz być zmotywowany na tym poziomie, a gwarantuję Ci, że będziesz bardzo, bo to jest już wyższa szkoła jazdy, to musisz zadać sobie pytanie, w jaki sposób dzięki temu, że schudniesz te 4 kg, 10, 20, 30, obojętnie ile byś chciał w naszym przykładzie, albo zarobisz pieniądze, jeżeli to jest Twój cel, albo wyjedziesz gdzieś na wycieczkę, jeśli to jest Twój cel. Wszystko jedno, na czym merytorycznie pracujesz, w jaki sposób to spowoduje kanalizowanie w Twoim życiu większej ilości miłości. A jak się ma podróżowanie do miłości? W momencie, gdy połączysz jedno z drugim, to wtedy zakochasz się w swoim celu, a mając coś takiego, będziesz zdecydowanie bardziej nakręcony i zdecydowanie bardziej zmotywowany, żeby go osiągać. Podłączając swoje cele do uczuć wyższych, zyskasz niezwykłą dawkę motywacji. Przykładowo, ja pracuję z pasją i absolutnie kocham swój zawód. Jeżeli więc czasem pracuję długo, tak że mogłoby to wchodzić w wartości pracocholiczne, to zupełnie tego nie czuję, ponieważ uwielbiając to, co robię, tak naprawdę nie przepracowuję ani jednej godziny. Żeby osiągnąć taki poziom, musiałem pokochać swój zawód, a żeby pokochać swój zawód, musiałem zrobić taką motywację i do tego właśnie Was w tym filmie zachęcam, do robienia motywacji, żeby połączyć miłość z pracowaniem. Zadałem więc sobie pytania, jak będę bardziej kochał siebie, robiąc szkolenia w określony sposób? W jaki sposób mogę bardziej kochać swój kraj, nagrywając taki film, jak w tej chwili właśnie nagrywam dla Was? W jaki sposób mogę bardziej kochać ludzi, z którymi rozmawiam, w momencie, gdy siedzę przed kamerą i nagrywam tego typu rzeczy? To wszystko dało mi odpowiedzi, które są napędzaczem i tak naprawdę kontentem, zawartością merytoryczną mojej własnej motywacji. Jak już masz poziom uczuć wyższych zrobiony, to na pewno będziesz zdecydowanie bardziej zmotywowany, a wtedy wejdziesz na ścieżkę samorealizacji. To jest jeszcze wyższa szkoła jazdy, bo samorealizacja to odnalezienie swojego własnego głosu i bycie sobą. Ludzie na tym poziomie wiedzą, kim są, co chcą osiągnąć w życiu, za co są gotowi umrzeć i jaka jest ich własna życiowa misja. Więc zadając sobie pytanie, dlaczego chciałbyś schudnąć, żeby bardziej być sobą i w jaki sposób bardziej sobą się staniesz, będąc szczuplejszym, uzyskasz odpowiedź, która będzie dla Ciebie motywatorem. Generalnie uzyskaj 3 takie odpowiedzi po to, żeby ten stół postawić na kilku nogach, a wtedy będzie pewniejszy. Po samorealizacji, gdy już jesteśmy sobą, mamy ochotę się dzielić z innymi. Witamy w świecie altruizmu. Altruizm, moi drodzy, niezwykle motywuje. Jest to tak zwany haj pomagacza, gdzie dając komuś prezent, dostajemy ogromny strzał endorfin i jesteśmy szczęśliwi. Również organizm produkuje przeciwciała, przez co jesteśmy zdrowsi. Opłaca się obdarowywać innych i pewnie zgodzicie się z tym, że dostając prezent nie czujecie się tak dobrze, jak w momencie, gdy dajecie go komuś, szczególnie gdy jest to upragnione i szczególnie gdy oni z wdzięcznością rzucają Wam się na szyję. Altruizm więc powoduje, że ktoś dostaje od Was prezent. W jaki sposób Twój cel, jego osiągnięcie zmieni jakość życia innych ludzi? Jak ja sobie pomyślę o moim celu ostatecznym, docelowym, jakim jest prowadzenie edukacji miękkiej do szkół, to zadając sobie pytanie, w jaki sposób zmieni to losy mojej córki, która aktualnie ma 4 lata, w jaki sposób zmieni to losy mojego kraju, w jaki sposób wpłynie to na sposób postrzegania intelektualistów, niezwykle wykształconych, polskich, przez cały świat, w chwili gdy zrobimy tutaj w Polsce duży impact i to kaskadowo poleci w cały świat, ucząc ludzi systemów z zakresu edukacji miękkiej na całym świecie, to czuję się ogromnie zmotywowany, dlatego że wiem, że robię dobrą robotę w oparciu o służbę dla świata. I teraz pojawia się największy motywator – wizja. W jaki sposób, osiągając swój cel, zmienisz świat na lepszy. I jest to zupełnie niedotykany przez niestety często Polaków temat, ponieważ wychodząc z historycznych zaszłości, nie dają sobie prawa do tego, żeby marzyć i do tego, żeby myśleć w kategoriach, które Anglicy nazywają think big, czyli myślenia naprawdę dużymi kategoriami. W jaki sposób to, że schudniesz 3 kilo, zmieni świat? I być może po nitce do kłębka zobaczysz, że dzięki temu będziesz się lepiej czuł. W momencie, gdy będziesz się lepiej czuł, to będziesz milszy dla ludzi w Twojej rodzinie. W momencie, gdy będziesz milszy i sympatyczniejszy, to w tym momencie oni pójdą do pracy, a jak pójdą do pracy, to będą lepiej pracowali. W momencie, gdy będą lepiej pracowali, to być może Twój tata, który zobaczy, że Ty jesteś dla niego sympatyczny, lepiej pracując, zostanie zauważony przez szefa, zostanie więc w kontekście kariery awansowany, wespnie się wyżej i wyżej i wyżej i wyżej, w pewnym momencie sam zostanie szefem. Jeżeli będzie szefem miłym i sympatycznym, to pracownicy będą chcieli dla niego pracować, bo będą również pod kątem emocjonalnym zmotywowani. W momencie, gdy będą chcieli dla niego pracować, to wtedy będą efektywniejsi. Jak będą efektywniejsi, będą więcej zarabiali. I tym systemem właśnie dochodzimy do sytuacji, w której to, że Ty schudłeś, doprowadza do tego, że świat jest lepszy. I podłączenie siebie do tych wszystkich poziomów, do których eksploracji Was zachęcam, da Wam zbudowanie przepotężnego systemu motywacyjnego, które na końcu skwitujcie jeszcze ćwiczeniami, chociażby z takiej książki jak Success and Change, mojego autorstwa, gdzie jest dokładnie opisany Ego Management System, czyli system zarządzania osobowościami. To jest fundamentalna wiedza do tego, jak zarządzać swoim ego. Jest niezwykle przydatna, bo wykazuje Wam konflikty pomiędzy poszczególnymi tożsamościami, tak żeby wszystko, co robisz, było w pełni sfokusowane na to, co chcesz osiągnąć. Czasem ludzie chcą z jednej strony schudnąć, ale z drugiej strony nie bardzo, ponieważ dwie osobowości mają sprzeczne cele. Z jednej strony on chciałby schudnąć dla siebie i dla swojego czasu wolnego, to jest jedna osobowość, a z drugiej strony jest czymś partnerem i on niestety obawia się, co jest zupełnie nieświadome, że w momencie, gdy schudnie, to na przykład będzie go ciągnąć do innych partnerek, a co za tym idzie, boi się, że straci rodzinę, więc sabotuje się wewnętrznie, zupełnie nieświadomie i jest w konflikcie. Żeby z czegoś takiego wyjść, musi umieć po pierwsze rozpisać swoje wszystkie osobowości, po drugie zrobić tak, żeby one pracowały na jeden wspólny cel. A wtedy, gdy on już wie, co chce osiągnąć, pamiętacie, trzeba dokładnie określić cel. W momencie, gdy zbuduje go na bazie połączeń z wszystkimi poziomami motywacji, o którym Wam mówiłem, w momencie, gdy nie będzie miał żadnych konfliktów, tylko zatrudni wszystkie osobowości do pracy, po to, żeby one chciały go realizować, to gwarantuję Wam, że ruszy jak z kopyta i zmotywowany będzie. Tak jak, mam nadzieję, zmotywowani teraz jesteście Wy. Do tego, żeby zostawiać nam swoje komentarze, prośby o kolejne pytania, dzielić się tym filmem z innymi, a tym samym umożliwiać im dostęp do narzędzi z zakresu efektywnej psychologii i komunikacji, po to, żeby ten świat, w którym żyjemy, był lepszy, bo to właśnie motywuje mnie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to straszliwy błąd, naprawcie go jak najszybciej. Koniecznie kliknijcie teraz tutaj, do tego, żeby subskrybować ten kanał i być na bieżąco z wywiadami, insightami i fragmentami szkoleń, które tu umieszczamy. Do zobaczenia, pozdrawiam.